pierwszy start był troszkę taki jeszcze trochę na dotarcie, mimo to, że jechałem próbę toru. Torek troszkę się zmienia, ale że tak powiem zachowuje się tak jak tak powiem przewidywaliśmy, czyli po naszemu w tym sezonie. Jesteśmy jedną drużyną, jesteśmy bardzo zgrani i tutaj działamy razem. Każdy siebie uzupełnia, nawet jak tutaj ja dzisiaj nie le, to moi chłopacy też w parkingu tutaj pomagają reszcie drużyny. Razem walczymy, żeby tu wygrać, jak na każdym meczu praktycznie, więc dzisiaj trzymam kciuki, jestem gotowy do każdego biegu wyjazdu i czekam tylko na znak sygnał i walczymy. Przyjechaliśmy do Lublina i naprawdę wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Naprawdę chłopacy tutaj no, niesamowicie jadą. Bartek, klasa sama w sobie. To, co on tutaj wyprawia na tym torze, no, niesamowite. No cóż, przegraliśmy to spotkanie z bardzo mocną drużyną. No, tak jest, gratulacje im. My cały czas ciężko pracujemy i jeszcze nie koniec sezonu, także walczymy dalej. Myślę, że jeszcze jest naprawdę sporo do poprawy. Wiem, że już tak mówiłem i tak dalej, wy w to nie wierzycie, ale naprawdę w odczuciu mam, bo też mi się wydaje, że jeżeli wydaje ci się, że już robisz wszystko, co możesz, to trzeba się przebierać i zawijać się do domu, bo to jest sport i cały czas trzeba się rozwijać i cały czas szukać nowych rozwiązań, cały czas polepszać się, żeby każdego dnia wstając myśleć o tym, co zrobić dzisiaj, żeby jutro być lepszym.